Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa. Ja jestem oczywiście XM3.0 i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę spróbować siebie jakoś wzmocnić. Wzmocnić tak, żeby był realną konkurencją dla X2.0, który nie wiem gdzie jest, ale gdzieś się ukrywa i musimy go jakoś dopaść, musimy jakieś wzmocnienia mieć. I słuchajcie, krąży mi po głowie myśl a propos wypicia wzmacniacza Mutanta X, ale wiem, że no... Z Emilią się dziwnie działo w momencie, kiedy ona to wypiła, więc może nie jest to najlepszy pomysł, ale nie wykluczam tej opcji, że ją dzisiaj załadujemy, zobaczymy. To się wszystko tak naprawdę okaże. Oczywiście, jak widzowie jesteście ciekawi, co się wydarzy, łapka w górę i subskrypcja i czekajcie do końca, bo na pewno będzie jakaś akcja tutaj się działa. Jakoś się musimy wzmocnić. Dobra, słuchajcie, a więc tak. Celem na dzisiejszy odcinek jest znaleźć jakiekolwiek wzmocnienie, tak naprawdę. Czyli będziemy musieli pokombinować troszkę z podkami. Na razie zostawiam te wzmacniacze, załóżmy sobie elytrę. Pyk i lecimy szybko sobie tutaj na górę do mojego laboratorium. A, najpierw musimy pójść do tamtego laboratorium, ponieważ to laboratorium jest, mimo tego, że starsze, to jest lepiej troszkę wyposażone z tego powodu, że tutaj mam bardzo dużo rzeczy. I te rzeczy by się przydało zabrać. Tylko żebym mógł je zabrać, by mi się przydał jakiś shulker box najlepiej. Bo tak tego nie zabiorę, tak mi się wydaje. Tylko pytanie, gdzie ja teraz mam shulker boxa jakiegoś? Czy ja w ogóle mam? Znaczy ja kiedyś miałem, ale mi się gdzieś zapodział i ja nie wiem gdzie on jest teraz, szczerze przyznam. Trochę szkoda, ponieważ był jednak fajny, a jednak kurczę, przydałoby się znowu. Dobra, znajdźmy może gdzieś tutaj w skrzynkach, gdzieś, że tak powiem, koczuje ten shulker box. A jak nie, no to będę musiał zrobić sobie po prostu miejsce w ekwipunku i po prostu jakoś to upchać do siebie. No chyba tak będzie trzeba to zrobić, dobra. Robimy tak, odkładamy tu rzeczy, które są mi niepotrzebne, więc na razie odkładam to. Zabierzmy sobie na razie tylko te naboje, weźmy sobie tak, fajerwerki odłóżmy. Te potki na niewidzialność odkładamy, to odkładamy, kartę weźmiemy to. To jest książka, właśnie, o właśnie, miałem ją przeczytać, bo tutaj była książka od Emilii, dostałem. Panie Filipie, oświadczam tobie i Amilki, że szczerze i okropnie nienawidzę ciebie i tego w sumie też. Filip, przykro mi, ale i Darek, i Hater lepsi są od ciebie i gram z ogniem, przepraszam. Dziwne wyznanie. No ale, skoro i gra z ogniem, wydaje mi się, że ktoś się musiał do tego zmusić. Ale to nie wiem, dobra, tym się zajmiemy kiedy indziej, to na razie nie ma większego znaczenia. Obraża mnie tam, więc nie zwracam na to na razie uwagi. Dobra, lecimy do laboratorium zabrać jak najwięcej rzeczy, które będą mi potrzebne mam w zrobieniu tych potek. Będziemy musieli dzisiaj pokombinować z tym, żeby zrobić potkę wzmocnienia na tyle mocną, żebyśmy byli w stanie coś konkretnego zrobić. A więc tak, weźmiemy to, tak po jednej rzeczy z wszystkiego, żeby mieć wszystko co potrzebujemy. Weźmy te marchewki i to, bo może to nam się przydać. Bierzemy to, weźmy też glowstone, bo wiem, że to też do jakichś potek się przyda, weźmiemy to. Nie wiem co tu robi kurczak, on zdecydowanie się nam nie przyda, ale czy ja tu mam, o mam te złote marchewki jeszcze, o mamy sfermentowane te, jest dobrze, to nam wystarczy, królicza łapa też nam się może przydać, okej, dobra, to mamy i bierzemy sobie również butle, które będą nam potrzebne do tego, żeby zrobić tutaj jakikolwiek enchant, znaczy enchant, jakąkolwiek potkę. Mamy tutaj trzy jeszcze, a ja potrzebuję wody, więc weźmy sobie stąd. To jest takie miejsce, w którym sobie możemy zaczerpnąć ze źródła. Mamy w tym momencie 9. To jest mało. Może być nam potrzebne więcej. A mamy więcej. Dobra, więc weźmy. Co by mi się tu nie przydało? Dobra, nie przydają mi się te rzeczy, więc zamieńmy to. I zróbmy tak, czyli możemy sobie zabrać... No dobra, mamy idealnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Jeszcze jedna butelka by się przydała. Jeszcze jedna butelka i byśmy byli ukontentowani, ale chyba nie ma niestety. No więc trudno. Dobra, lecimy do tego innego laboratorium, tam na górę. Tam mi się lepiej będzie to wszystko robiło, zresztą tam... No to jest teraz takie główniejsze laboratorium, jest jednak trochę większe niż tamto, nie? Dobra, a więc tak, zróbmy tak, zabierzmy sobie ten stolik, załóżmy. Raz, dwa, trzy... Weźmy sobie tutaj raz, dwa, trzy i tutaj raz, dwa, trzy i tutaj raz, dwa, trzy. Dobra, mamy to porobione i teraz tak, dajmy tutaj zasilanie, dajmy tutaj zasilanie. O, dobra, zróbmy tak, żeby to łatwiej się dawało, tu i tu. Mamy zasilanie wszędzie, to jest najważniejsze. Mam po drugiej stronie odpaloną listę wszystkich enchantów, które są możliwe do zrobienia w Minecrafcie. I teraz będziemy musieli z tym pokombinować. Teraz słuchajcie, będziemy potrzebowali na pewno potki, która sprawi, że będziemy silniejszy, czyli potka na siłę. Do potki na siłę potrzebujemy wody, potrzebujemy zrobić okwarda, tą potion i później użyć tego. Okej, czyli robimy tak, najpierw robimy to, żeby zrobić okwarda, więc robimy okwarda. I to jest jedna potka, którą będziemy musieli zrobić na siłę. Druga potka będziemy musieli zrobić na leczenie i to będziemy potrzebowali, też musimy zrobić dokładnie to samo, czyli użyć tego.
Kolejna podka. Będziemy potrzebowali zrobić na regenerację. I regeneracja jest tutaj. O, z regeneracją może być ciężko, bo na regenerację potrzebujemy tego. Jak to się nazywa? Potrzebujemy oczu... Nie oczu, tylko łzy gasta. Więc żeby zdobyć łzy gasta, muszę pójść sprawdzić, czy ja mam jakokolwiek łzy gasta jeszcze. Obawiam się, że mogę jej nie mieć. A jeżeli nie mam łzy gasta, to jest problem, to jest duży problem. To jest bardzo duży problem, ponieważ to jest mi potrzebne, ponieważ regeneracja jednak jest bardzo ważna, żebym ten... Pamiętam, że regeneracji używałem na mutant... nie na mutant, tylko na X2.0. Tam użyłem na pewno tego. Dobra, mam sporo tych butelek, jeszcze się tu znalazło. O, jeszcze więcej tych butelek się znalazło. No i łzy gasta chyba nie ma. Chyba łzy gasta nie uraczymy tutaj. Dobra, czyli jest problem. Dobra, no najwyżej tą podkę zrobię później jeszcze jakąś, aczkolwiek no... Dobra, na razie zróbmy resztę. Będziemy się martwić potem. Najpierw miejmy to, co już możemy mieć, tym się zajmijmy. A więc tak, tu jest zrobiony okład. Tu mieliśmy zrobić na siłę, więc dajemy to. Tu mieliśmy zrobić na leczenie, czyli dajemy... Na leczenie to było? Na tak, na healing. Dobra, tu regeneracji nie zrobimy na razie. Przyda nam się również... przyda nam się również fire resistka, czyli potrzebujemy... Fire Resist, tutaj jest. Czyli potrzebuję magma bloka. Ja nie mam magmy bloki. No dobra. Czyli tego też nie zrobimy. Czyli jest druga rzecz. Znowu dwie rzeczy z netheru. No i Night Vision, ostatnia, którą potrzebujemy. No Night Vision jesteśmy w stanie zrobić, więc zróbmy Night Vision. Night Vision się robi w ten sposób, że dajemy... dajemy to. Tak, dajemy to. I w ten sposób mamy Night Vision. Dobra. A więc tak, tu się nam nic nie zrobiło. Tu mamy na siłę i zrobimy wzmocnione. Wszystko wzmacniamy. Nie ma co, trzeba to wzmacniać, widzowie, bo wzmacnianie dużo nam powinno dać. Dobra, weźmy to. Ej, tu się nie da wzmocnić? A, bo to jest instant health. Dobra, tego się nie wzmacnia. Aczkolwiek da się go zmienić na dwójkę. A, i na dwójkę się wzmacnia tym. Dobra, wzmacniamy to w takim razie tym. Tu nam się zrobiło na najwyżej, robimy to wzmocnienie. Pyk. Okej, i teraz uwaga, najważniejsze. Nie mamy łzy gasta i nie mamy magma bloków. Aczkolwiek magma bloki jeszcze raz sprawdzę, ponieważ wydaje mi się, że magma bloki już powinienem mieć. To jest jednak rzecz taka, która jest szansa, że gdzieś tutaj się uchowała, bo magma bloków często nie używałem, więc może coś tu będzie. Proszę, jednego chociaż magma bloka. Znaczy jednego magma nie bloka, tylko magma, kurczę, tego, magma cream to się nazywa. Na polski nie wiem, jak to się nazywa, ale magma cream chyba to się nazywa, tak mi się wydaje. Tak, magma cream. Dobra. No i tego nie mam również. Tego również nie mam. Jesteśmy straceni. Nie mam najważniejszych rzeczy, tak naprawdę, które są mi potrzebne jako... żeby zrobić mutant XA2.0, ale dobra, zróbmy taką akcję. Uwaga, lecimy do tego Nether. O nie, tu jest zniszczony portal. Co to się tu wyprawia? Dlaczego tu jest zniszczony portal? Nie mogę się nawet dostać do Netheru. Czy ktoś ma jeszcze jakiś portal? Ja nawet nie wiem. Dobra, mamy duży problem. Ale możemy spróbować zrobić, czekajcie, dobra, instant health'a mamy, tu już nic nie zrobimy, tu night vision mamy, jest git, mamy, tutaj mamy gotowe do zrobienia i mamy na siłę, dobra. Co teraz zrobić, widzowie? Bo jestem zakłopotany w tym momencie, nie mam najważniejszych rzeczy, które powinienem mieć do zrobienia tego, czego chcę. No nic, muszę to zdobyć, ale muszę się dostać do netheru, lecimy odpalić ten portal. Dobra, mam zapalarę, lecimy tam i uwaga, ładujemy się, lądujemy, dobra, świetnie i No nie, no nie wytrzymam, że tu nie ma obsydianu. Nie wiem, czy mam jakiś obsydian, nie? Dobra, nie mam obsydianu, ale załatwimy to inaczej. Idziemy w prostszy sposób. Zrobimy tak. Nikt nawet nie zauważy. Dobra, idziemy do netheru. Ogień. Mam nadzieję, że znajdziemy tego gasta w miarę szybko, proszę, i tą magmę też. Dobra, uwaga, nether. No już tak dawno nie byłem w netherze, naprawdę. No trzeba przylecieć tu, zrobić te zapasy w końcu. O, ja zapomniałem, że to tak wygląda. Tam jest kolejny portal, czyli gdzieś musiał być w okolicy portal kolejny. Dobra, uwaga, więc lecimy tak. Lecimy znaleźć magmę. O, tu jest szansa gdzieś na magmę może. Magma bloki. Czy są tu gdzieś magma skaczące te kozaki takie? O, jest! Dobra, fajnie. Chodź. Najgorsze jest to, że też tutaj poza tym jest masa blazów. No ładne jaja, no jasne. Co jeszcze? No, super. No, jest kolejny. Super, ja tu zginę. 100% tu zginę. Nie masz... O, już... Tamten też już się podpalił, dobra. Lecimy tu do góry. Ja muszę ściągnąć tego magmę tutaj do siebie.
O, zeskoczył gdzieś na dół. O. No nie, no za dużo tych blazów. Strzelają już do mnie. Dobra. Dobra, dobra, nie, nie walczę się tutaj. Tu jest za dużo, tutaj nie ma sensu walczyć. Lecimy gdzieś dalej. O, czekajcie, w tym jest szansa na to, że może ktoś tego nie zabrał. O nie, zabrali wszystko. Zabrali wszystko, nic nie zostawili. Dobra, szukam w takim razie gdzie indziej tej magły, bo tam to jest zbyt niebezpieczne. Tam jest za dużo tych blazów, ja nie mam tarczy. Tak się przygotowałem właśnie na ten nether. Dobra, tu jest ściana jakaś, mi się to nie renderuje. Mi się wyłożył. Dobra, tu. Proszę, no tu gdzieś powinna być magma, nie? Skacząca. Dobra, znalazłem bastion. To nie jest najlepsze, ponieważ tutaj również mogę zginąć łatwo. Yep! Co to się tu wyprawia? Jak ja stąd wyle... Yep! Dobra. Lądujemy tu. Nie no, leci do mnie. Dobra, tu. Lądujemy tu. No nie, tu znowu są, a ja nie mam nic złotego. Nie mam nic złotego, nawet nie jestem w stanie z nimi walczyć. No nie, tu w każdej strony są. Dobra, tutaj. I teraz tak, ja widziałem, że jest na dole magma. Widziałem, że jest. Dobra, muszę... O! Ty kurczę. No nie. Oni są na każdym piętrze. Tu jest jeszcze... No. To będzie ciekawe. O, ale magmy chcą do mnie przyjść. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Chodźcie tu. Tu jestem bezpieczny. Tu nic na mnie nie spadnie chyba. Nie, no tu jest już ziomeczek. Nie! Co jest? Idzie tu do mnie, czy nie idzie? Dobra, chyba nie idą. Dobra, leży. Dobra. Dobędziemy to. Nie, spaliło się. Najgorzej. Naciąga na mnie cięciwa jakieś. O nie, tu jest brutal. Jo! Ale dostał strefę. Co jest grane? Proszę, dajcie mi to magma, ten magma creep. Nie, co ty tu robisz? Sio, nie mogę. Dajcie mi ten magma cream. No nie, no muszę sobie zjeść. Tam się na mnie czają. No nie, no to się spali wszystko. Skocz tu do mnie, wariacie. Dobra, muszę sobie zjeść. Dobra, muszę te ziemniaki w drugą rękę sobie zabrać najlepiej, żeby od razu jeść. No, wyrzucicie tą magmę? Proszę. No chodź tu. Dobra, jem kolejnego ziemniaka. Skoczysz tu? Chodź, chodź, wskoczcie tu. Skoczcie tu, proszę. No dawaj, 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 dawaj. Jest, wepchnięty jesteś, chodź. Ty nie umiesz skakać po schodach? Jest, dobra. Tu, chodź, 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 chodź. Jest szansa, że mi wydropisz coś. Oczywiście nie. Oczywiście ty też nie, oczywiście ty też nie, oczywiście ty też nie, ty też nie. Dobra, wszystkie mi nie chcą nic wydropić. Ała. Dobra, no i chodź tu, ty tym grubasem. O, dobrze, dobrze. Dobra, zabiłem go, ale nic z nich nie wypada. No jak ja to mam zdobyć, jak z nich nic nie wypada? To jest... Ja, no nie, no, no jeszcze spadłem sobie. Proszę. No nie, no nie zdobędę tego. To jest nie do zdobycia. Skąd? Kurczę, ty frajerze. Chodź tu. Nie zdobędę tego. To jest nie do zdobycia. Nie chce mi to wypaść. A jak już wypada, to się spaliło w lawie. Ty. No, prawie mnie do lawy wyrzucił. Ładne jaja. Dobra, dawaj, skacz tu do mnie. Skacz. No co, jesteś w szoku? No dobra, no. Te małe są zbyt proste do pokonania. Ale ich, no nic z nich nie wypada. Co to jest za pech? Nie no, nie zdobędę tego. Dobra, w końcu zdobyłem, w końcu mam. Dwa wypadły mi teraz, jak zabiłem tego. Spadła. Czemu mi level w ogóle nie ten? Aha, bo mi idzie w mending. Dobra, dobra, okej, okej. Dobra, lecimy stąd. Lecimy stąd, do góry. Dobra. Puu, ale uciekłem. Ale ucieczka. No, wzorowa, wzorowa ucieczka. Dobra, to mamy. Teraz by się przydało jeszcze Gasta spotkać. Jakbyśmy Gasta spotkali, to już byśmy byli uratowani, bo byśmy sobie zrobili, prawda, zabili go i byśmy mieli łzę.
No to jest zbyt piękny scenariusz chyba. Chyba lepiej jest wrócić z powrotem do domu i po prostu chociaż to zrobić. Bo coś czuję, że bardzo mała szansa jest na tego gasta. Aczkolwiek, czy ja tam nie słyszałem gasta? Przepraszam bardzo. Tak teraz miałem wrażenie, że usłyszałem go. Halo, gaścik? Jesteś tu? Może mi się przesłyszało. Chyba mi się przesłyszało. No, ale by się przydał. No dobra, no trudno. Chociaż mam wrażenie, że usłyszałem go. Nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, czy go usłyszałem, czy nie. Mam wrażenie, że tak. Dobra, nie, lecimy do domu. Tutaj chyba tędy się leciało. Chyba tu. Ło. Dobra, zaraz mi się fajerwerki skończą. Chyba tędy. Tak mi się wydaje. Nie mam pewności. O nie, chyba nie, chyba się zgubiłem. Chyba się zgubiłem. No, chyba się zgubiłem. No, ładne jaja. Że ja teraz będę się odnajdywać 3 lata. Dobra, znalazłem jakiś portal. Ktoś tu już był, więc przechodzimy przez niego. Takie coś było zbudowane. Możemy to zaakceptować, niech będzie. I robimy ostatnie... Jakie to są kordy? Ile? 1100 na 2000 kratek? Dobra, widzimy się jak będę w domu. Dobra widzowie, wróciłem i zacząłem kombinować z tymi podkami. Teraz tak, tutaj musimy wrzucić tego magma creama, co miał być. Nie mamy łzy gasta, ale już trudno. Tego nie zrobimy, ale te wszystkie podki później będziemy musieli połączyć i mam nadzieję, że stworzymy z tego coś, co pomoże mnie wzmocnić. Jeżeli tak się stanie, to nie wiem, to będziemy uratowani, nie będę ukrywać, że będę się wtedy niesłychanie cieszyć. Aczkolwiek pewności takiej nie mam, że to się uda. Nie wiem, widzowie, kombinuję z tymi podkami, widzimy się zaraz, jak mi się coś uda wykombinować. Dobra, widzowie, uwaga, bierzemy tak, mamy Fire Resistkę, mamy Night Vision, mamy Instant Health'a i mamy oczywiście siłę. To jest wszystko, co potrzebujemy tutaj. Znaczy, potrzebowaliśmy tutaj jeszcze jednej podki, więc mam nadzieję, że ją zdobędziemy później, że to zadziała potem, jak ją wypijemy i nie będzie trzeba tego wypijać wszystkiego naraz. Ale słuchajcie, wypijam teraz te podki i zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, czy jakkolwiek to wpłynie na mnie, czy w ogóle uda się to wzmocnienie i czy będę mocniejszym X-em. Jeżeli tak, to jesteśmy w domu, to jest super. Ale pewności takie nie ma. Dobra, uwaga, pijemy pierwszą, na siłę. Pijemy drugą na odporność na ogień. Pijemy trzecią na Night Vision. Pijemy czwartą na Healthing. I uwaga, mamy! Jest! Udało się! Mamy dużo serc! Ej, to nie jest tak dużo, jak miał ten X, ten X 2.0, ale nie mamy jeszcze jednej podki, bardzo ważnej, więc to w sumie bardzo dużo zmienia. Tak naprawdę nie mamy podki na regenerację. Jak widzicie, te serca mi się nie regenerują. Przez to, że ja nie mam podki na regenerację, ja teraz byłbym w stanie chyba tylko i wyłącznie za pomocą jabłka to zdobyć. Więc czekajcie, wyjdźmy stąd i spróbujmy za pomocą jabłka zdobyć tą regenerację, bo to jest chyba jedyny sposób, tak mi się wydaje, na dany moment. Więc szybko zleśmy sobie na dół, bo ja chyba jakieś złote jabłko powinienem mieć, a jak nie, to jest lipa. Ale chyba powinienem mieć, proszę, żebym miał jakieś złote jabłko. Chociaż kurczę, nie, chyba nie mam. Chyba nie mam. Nie, no nie ma na pewno złotego jabłka, ja już wszystkie zjadłem chyba. No dobra, no nie mam złotego jabłka, ale mamy więcej serc. Teraz wystarczy stworzyć tamtą podkę na regenerację i te serca mi się zregenerują. Aczkolwiek może jak sobie zjem, czekajcie, jak zjem, to zaczną się regenerować, proszę. Jest, dobra, idą. Tylko by na pewno szybciej z tą regeneracją, ale to i tak bardzo dobrze to, co się wyprawia. Dobra, mamy wzmocnionego X-a. To jeszcze nie jest tak silny X jak X2.0, ale spokojnie, dojdziemy też do tego.